wywiad gotowy, tak więc przenosimy się do naszego reportera. Z nim Mateusz Kus. Mateusz przed wejściem na antenę zdradził mi, że nie chce pytań o grupę, o kolory. Nie wiem dlaczego, ale w takim razie nie pytam. W takim razie zapytam cię o waszą grę w tym meczu i o grę w obronie. Dzisiaj długo bardzo stanowiłeś taki środek obrony z Patrykiem Walczakiem, z nową postacią. Jak oceniasz tą grę w tej formacji? No, myślę, że nie było najgorzej. Wiadomo, no, straciliśmy 27 bramek, ale też dużo było bramek Szczecina z kontrataku, że naprawdę momentami było bardzo dobrze. Patryk dopiero zaczyna grę z nami, więc musi jeszcze też dużo rzeczy się nauczyć. Ja wiem, jak to było ze mną w tamtym roku, więc wiem, że to ciężka praca, ale bardzo dobrze oceniam jego pracę. Powiedz, talent Dujshebaev to jest taki człowiek, który po waszych akcjach zawsze reaguje dosyć mocno, dosyć twardo i zwraca się do ławki. Ja się zawsze zastanawiałem, tego nie widać w kamerach, o czym on do was wtedy mówi, na co zwraca uwagę i czy do ciebie ten komunikat, który trafia właśnie na ławce, bardziej trafia niż na treningu? To znaczy, no, trener stara się wszystko na bieżąco nam mówić, błędy, żebyśmy spróbowali je poprawić. Wiadomo, że na meczu na bieżąco troszeczkę ciężko, ale no, staramy się. Rozumiem. Powiedz mi jeszcze o meczu z Kristianstad, który w sobotę. Liga Mistrzów zaczęliście nieźle od zwycięstwa w Brześciu. Macie pewne rachunki do wyrównania, mam wrażenie, ze Szwedami. Ostatni mecz w poprzednim sezonie w Szwecji zremisowany. Jaki to będzie mecz? Czego ty oczekujesz? Pewnie zwycięstwa, ale w jakim stylu? No tak, no to będzie nasz pierwszy mecz Ligi Mistrzów na własnym parkiecie, więc na pewno i my, i kibice oczekujemy zwycięstwa. Jest to troszeczkę inna drużyna niż była to w tamtym roku, bo z tego co wiem, chyba 7 czy 8 zawodników się zmieniło. Ale to jest Liga Mistrzów, tym bardziej, że Kristianstad na pewno przyjedzie z wolą walki i z takim nastawieniem bić mistrza po prostu i będzie robił wszystko, żeby wygrać, a my musimy zagrać właśnie dobrze w obronie, pociągnąć łatwe kontry i wygrać, żeby 2 punkty były u nas. Dziękuję bardzo. Dzięki. Tym razem Michał Bruna z Piotrkiem Bugajnem. Był trener numer 1 Pogoni przed meczem, po meczu komentarz trenera drugiego, ale równorzędnego, Michał Bruna. Panie trenerze, po takim meczu, w którym tak naprawdę nie gracie pełnym składem, czy można mieć jakieś uwagi do drużyny, jeśli chodzi o grę zespołu? Czy tak naprawdę przy tej kadrze, którą teraz dysponujecie, to tak naprawdę każdy gol przeciwko takiej drużynie, jaką jest Wiwe, cieszy? Oczywiście, że każda bramka cieszy. Oczywiście znowu były małe błędy, ale dzisiaj nie mogę mieć prawie żadne zastrzeżenia do swojej drużyny, bo w takim składzie, jaki mamy, walczyli, biegali prawie 60 minut. Z takim teamem, jak są Kielce, którzy zmieniają po 15 minut, jest bardzo ciężko wytrzymać tempo. Panie trenerze, proszę powiedzieć, mówi się, że takie mecze dają drużynie więcej niż 50 treningów. Czy to prawda? Czy właśnie wyciąganie wniosków właśnie na tle takiego rywala daje dużo drużynie i indywidualnie każdym wszystkim zawodnikom? Oczywiście, że tak. Jest to największy poziom piłki światowej i wszyscy młodzi zawodnicy powinni ich obserwować i uczyć się. Fajnie wygląda też wasza współpraca. Mówię o panu i o trenerze Zydroniu na boisku. Tylko się pojawił na boisko, znalazł pan go długim podaniem. A czy trener Bruna czasem ma pretensje do zawodnika Zydronia? Bardzo rzadko. Nie, oczywiście, że tak, ale to mówimy sobie tam sami. Wiem, że on dużo biega do kontry i tak by się mieli wszyscy młodzi uczyć. Tempo wcześniej wybiegać, dwójki zamykają na 6 metrze i skrzydło zawsze musi być w kontrze. Jeszcze pytanie o Ligę Mistrzów. Na pewno pan śledzi te rozgrywki. Kibicujemy polskim drużynom. Nie ma akurat czeskiej drużyny w tym momencie w Lidze Mistrzów. Ale czy ma pan jakiegoś swojego faworyta tych rozgrywek? Lubi pan na jakąś drużynę szczególnie patrzeć i podpatrywać jakiegoś trenera? Tak, Kielce. Kielce, jednak zostajemy w Polsce. Tak. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.